Witam Was, moi drodzy uczniowie. Zapraszam na nasze kolejne zajęcia z wychowania fizycznego. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować kilka ćwiczeń na równowagę. Co będzie nam potrzebne? Piłka, duża piłka do fitnessu. Jeśli nie masz takiej piłki w domu, to chociaż część ćwiczeń wykonać w domu z krzesłem. Czyli zamiast siedzieć na piłce, usiądziesz sobie na krzesło. Dobrze. Proszę Cię, żebyś przebrał się w strój sportowy. Jeśli jesteś gotowy, to zapraszam Cię do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że siedzę na piłce, jestem wyprostowana, brzuch jest napięty, głowa patrzy do przodu i moja prawa noga, stopa dotyka podłoża. Popatrz. Paluszkami dotykam na przemian podłoża. Staram się utrzymać równowagę. Pamiętajcie, że to wcale nie jest takie łatwe. Dobrze, to samo moi drodzy, ale teraz będzie pięta. Popatrz. Próbuję piętą dotknąć podłoża. Staram się utrzymać równowagę. Dobrze. Teraz to samo będzie po skosie. Było do przodu, teraz będzie po skosie. Popatrz. Palce po skosie. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Jak widzicie, teraz jest coraz ciężej utrzymać równowagę. Staram się utrzymać równowagę przez przenoszenie środka ciężkości. Tak, abym nie upadła, żebym dalej siedziała na piłce. To samo, moi drodzy, pięta po skosie. Pięta, pięta. I teraz, moi drodzy, to samo w bok. Jak widzicie, jeszcze ciężej jest utrzymać równowagę. Ale postarajcie się. I teraz to samo będzie pięta, pięta w bok, pięta w bok. Dobrze. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do ramion. Siedzimy, staramy się dalej utrzymać równowagę. Wydaje mi się, że jeśli nogi są zablokowane, nie jest to takie trudne. I same ramiona. Do przodu. Pamiętajcie o wdechu i wydechu. Nabieram powietrza, ramiona idą do przodu i wydech. I do przodu, wydech. Teraz to samo, moi drodzy, do góry. Pamiętajcie, że brzuch jest napięty, kręgosłup wyprostowany, klatka piersiowa otwarta, głowa patrzy w przód i to samo, moi drodzy, w bok. Dobrze, wystarczy. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do klęku podpartego. To również są ćwiczenia na równowagę. Piłkę mam, moi drodzy, na brzuchu. I staram się wyciągnąć prawe ramię i lewą nogę do przodu. Popatrzcie. I to samo w bok. I zmiana, czyli lewe ramię i prawą nogę. Popatrz. I ramię idzie w bok. Dobrze. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, że nie są ćwiczenia równoważne nie należą do ćwiczeń łatwych. Ale bardzo się ucieszę, jeśli zrobisz chociaż kilka z tego, co zaprezentowałam Ci na poniższym nagraniu. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.